jak przełamywać taki kompleks katowiczan, to chyba w taki sposób, w takim meczu, no i w takim stylu, bo wygrywacie po raz pierwszy od długiego czasu z tym rywalem i zdobywacie po prostu super puchar. Tak, na pewno było w drużynie czuć, że parę razy już przegraliśmy z Katowicema. Po prostu chcieliśmy to złamać. Już czułem ostatni mecz, jak jeszcze nie grałem, ale czułem z toho týmu, że každý chciał już następny mecz od razu grać i wygrać. No i utrzymaliśmy te emocje w sobie, robiliśmy na treningu twardo i dzisiaj się to przełamało i mam nadzieję, że już to pójdzie w takim innym kierunku i będzie dobrze. Dla ciebie to też był chyba bardzo udany powrót, bo nie tylko wróciłeś właśnie po tej kontuzji, ale też od razu zdobyłeś się bardzo ważną bramkę i no, chyba podwójnie zadowolony możesz być z siebie po tym meczu. Tak, tak, na pewno najważniejsze, żeśmy wygrali i bardzo mnie cieszy, że drużynie dałem bramkę i pomogłem, bo było to ciężki mecz, nie grałem, nie wiem, 20 dni albo coś takiego. No i było ciężko, ale mamy z tego radość i po prostu będzie się dobrze regenerować teraz, no i jestem zadowolony, że wygraliśmy. Jeśli taki drobny kamyczek do tego ogródka możemy wrzucić, no to chyba dzisiaj były to przewagi, zwłaszcza te przewagi 5-3. Graliście dwukrotnie w trakcie przez pełne 2 minuty w takich przewagach. No i nie udało wam się gdzieś tam zagrozić bramce rywali. To chyba na pewno jest do poprawy na przyszłość, żeby... Na pewno, o tym nie musimy gadać, to wiemy wszyscy. A ja bym o tym teraz zapomniał, no i jutro przeanalizujemy sobie, co tam zrobiliśmy źle, bo muselo to wyglądać naprawdę źle. Nemieliśmy na to dużo času, myślę, že pierwszy raz tak zobaczyli jsme se v tom skladě na 5-3, bo já tež dostávám celkem novou lineu, předtím jak grálem, to grálem v jiné line i napevno musíme teraz popracovat na jakých schématech i nemůže to tak dále vyglądać napevno. Nie myślisz, czemu bardziej zawdzięczacie ten sukces? To była już jakaś korekta związana ze zmianą trenera, czy nie wiem, tego odpoczynku waszego w niedzielę, że nie graliście meczu ligowego? Nie wiem, no trochę myślę, że było czuć w końcu, że im brakowało trochę sił, myślę, tak mnie się wydawało. No i... Ale po prostu tak to vyšlo i na to nemůžeme patřit i myslím, že napevno nový trenér dodal nám trochu taký nový impuls, novou energii, což tam pozměňali jsme jakéž malé řeči, co se dalo za těch pár dní. No i jsem čekavý, co ještě bude do popravy, bo napevno naša hra ještě nevyglonda tak, jak by měla, bo máme, já myslím, top sklad na polskou ligu i povinno to ještě vygodať lepej. Myslím, že malými krokami to zrobíme i popravíme tam jakéž řeči, bude dobře. Sportovo, tak bardziej wizerunkowo, ten puchar nie ma jakiejś wielkiej wartości, no ale jednak ciągle to jest puchar, który możecie wsadzić do gabloty. No i z drugiej strony chyba też ta regeneracja przed piątkowym meczem, który już praktycznie za pasem, będzie lepiej, szybciej przebiegać? No tak jak gadasz, no jest to jeden mecz, ale każdy już jak do tego awansuje, to chce to zdobyć, nie? To nie jest tak, że po prostu zagramy mecz i tyle, po prostu każdy to chce zdobyć. Jest to trofeum jako každé jiné i možná budovat dělej. Já mám potrojnou korunu z Jastřebiem, no to vím, že je to taky první krok do toho i myslím, že nás to trochu zbuduje. No i napevno se nám bude regenerovat dobře, ale jak myslíš, jakéž tam party alebo co, no to chyba nebude, bo piątek vážný meč, teraz máme dużo vážných mečí, bo musíme avansovat do puháru i pojdeme ďalej, no. Neviem, možná jakéž jedno, dvě piva, jutro trochu regenerácie i v piątek už budeme se skupiať na meču vo Svienčimu i budeme chcieť zdobiť 3 punkty.